Jesteś ostatnią osobą, od której chciałam to usłyszeć. Mhm. Nie mi tutaj. Nie mraj mi. Jakby to przetłumaczyło? To jest makarona. Proszę! Nie chcę więcej zbierać tych. Boże, jakim było? Te, co się w motyle zamieniają. Boże. Nie chcę więcej zbierać gąsienic. A-a! Nie skończymy, póki klatka nie będzie pełna. Nie! Makarona, rowery. Co tam? O! Yosa Fire i Froze. Czy to jest aniołek? Ona ma skrzydełka. O, łapiemy gąsienicę. Gąsienicę? Tak, gąsienicę. A, ile postaci? Hej, makarona. Jest naprawdę strachliwa. Jej twarz robi się czerwona od tak. Ale to dobra przyjaciółka. Uroczo. A to rowery, tak? Rowery! Ta dziewczyna uwielbia jeść. Przyganiał kocioł garnkowi. A, szczególnie robaki i mięso. Więc to są zawsze dziwne rzeczy. Kto co lubi? Ma świetne włosy. Naprawdę, jest ich tak wiele. Czy już nie wystarczy? To jest zbyt obrzydliwe. Jak? One smakują tak dobrze. Tak, no cóż, ja nie jem robaków. Och, czyżbyś znowu robiła konfitury z gąsienic? Mhm. Tym razem to będzie dżem. Ho, do smarowania czego? Chleba. Och. Och. To odpychające. Nie, jest smaczne. Sama się przekonasz, jak spróbujesz. Ja podziękuję. Czy naprawdę jest taki dobry? Oczywiście. Więc myślę, że potrzebuję jeszcze jakichś 20 gąsienic. Kobitko, ja ci 99 załatwię. Cóż, pomogę. Froze też. Czemu ty... Naprawdę? Dziękuję. My zajmiemy się 10, wydorwijcie resztę. Daj znać, jak skończysz. Okej. Złap 10 gąsienic. To jest za słodko. O, a wy skąd się tu wzięłyście? Serio? Serio? Wrócę do was. Okej, dobra. A, złapałyście 10? My też. Okej, tu jest pełno gąsienic. Rowery, proszę, mamy 10. Tak, dziękuję. My też mamy swoje. To co, teraz wspólnie dodzielone ciasteczko? O, one tak się biją. Wow, raju. Raju. O to chodzi. Zabiorę je do domu i poproszę siostrę, żeby pomogła mi je zmiażdżyć. Dziękuję wszystkim. Dżem będzie wspaniały. Nie częstuj nas, proszę. Biedna makarona. Ona ma spojrzenie kogoś, kto widział za dużo. I psychicznie nie wytrzyma. Zostawiła mnie? Po tym, jak mnie zaprosiła? Aaa! Ach, to było miłe. Chciałabym też latać. Więc dlaczego nie latasz? Masz skrzydła. Nie mam mowy, boję się. Plus, nie mogę latać. Musisz mnie nieść. Nie denerwuj mnie. Puh, a dlaczego nie? Cóż, na razie wracajmy do Dialo, jako że mamy jabłka. Okidoki!
Lecim do Dialo. Lecim na Szczecin. Skąd tu tyle? Pa, pa, pa. Nagle wyszły z jabłek, tak? No. Okej. Dziewczyny! Ach, wróciłyście. Co za... niesamowicie wielka góra jabłek, rozumiem. Postarałyśmy się. I bardzo dobrze. Chociaż przyszłyście trochę późno. Czy coś się stało? Och, spotkałyśmy makaronę i rowbery i pomogłyśmy im złapać gąsienicę. Dlaczego ich nie zaprosiłyście? Mogę zrobić naprawdę dużo ciasta z tych jabłek. Och, dobry pomysł. Dorwę je. Powinny być w domu. Gdzie jest ich dom? Pomocy! Pomocy! Sąsiadki! Potrzebuję mapy! Mapa nie pomogła! Makarona! W ogóle poczekaj chwilę. To jest wypchana zabawka. O, nie może bez niej spać! To jest urocze! Jest serduszko. To jej ulubione książeczki. Łe? O czym? Och, ciasto jabłkowe. Jesteście pewne? Skoro tak naciskacie. Dobrze. Teraz mi jeszcze powiedz, bo nasza drużyna rośnie. A makaronę trzeba będzie podekspić pewnie. Gdzie dom ma Rowbery? Szukajmy tabliczki przy domu. Dom sióstr. Ona mówiła, że ma siostry, tak? Puk, puk. Kto tam? Rowbery! Czy chciałabyś zjeść ciasto jabłkowe Dialo? O, naprawdę? Mogę to zrobić. Dlaczego nie wyjdziecie? Wiesz... ty pewnie jażdżysz robaki czy coś. Mogę się założyć. Może? Ryzykujemy? Mój Boże. Boże. To jest deska do krojenia. Pełna czegoś czerwonego. I tu jest dżem. A. Jak zjeść przepyszne mięso? Ona jest niepokojąca. To są truskawki. What the... wiesz co? Wyleczmy się. Dobrze. Teraz możemy iść. Ja coś nie ufam temu domkowi. Wracajmy, wracajmy, wracajmy do dziewczyn. Na jabłka. Kosłajnot. Dobra. Ach, wszyscy już są. Poczekajcie chwilę, zrobię ciasto. Shelan, pomóż mi proszę. Ty mówiłeś, że ciasto robisz. Och. To jest niezwykle ciekawy styl gotowania, Dialo. Myślisz? A, ogarnęła. Czy naprawdę? Zdecydowanie. Jedz ile chcesz. Dziękuję bardzo. Przepyszne. Słodkie. Pyszne. Cieszę się, że wam smakuje. Jakie urocze arty. Raju. Nie chciałabym, żeby to kiedykolwiek się... okej. Josafer, jak mówi się takie rzeczy, to zawsze coś rąbnie. Naucz się tego. W istocie. Aha. Raju, to tylko ciasto z jabłkami. Ludzie, co z wami? Wyglądasz na szczęśliwą, Froze. Nic z tych rzeczy. O, Froze jest taka nieśmiała. Przestań. Jest tutaj głośno. Czyż nie tak, Shelan? Aha. Twoją drogą. Czy ktoś chce robaka do tego? Nie, dziękujemy. Rowbery. Uwielbiam cię.
jestem napchana. To było dobre. Nie zjem nic więcej. Ja też nie. Okej. Czy mogę prosić o deser z robakiem? Och, no to mamy kłopot. Wciąż zostało sporo ciasta. 100 jabłek jej przyniosłeś, czego tu oczekiwać? No właśnie, przyniosłyście mi absurdalną ilość jabłek, więc zrobiłam naprawdę dużo ciasta. Chyba tak. Mówiłam ci, żeby wziąć 5. Nie mówiłaś. Przepraszam. O mój. Ona zasnęła. Dobrze. Problemy pierwszego świata. Tak, lepiej szybko podzielmy się z innymi. Więc dlaczego nie zaniesiemy trochę do biało-czarnego zamku? O, to brzmi dobrze. Możecie posłużyć mi za kuriera. Nie ma sprawy, idziemy, Froze! Znowu ja? Zrzucisz trochę kilo? Ja już ci mówiłam. Wy jesteście takie przyjazne. No tak, Froze i ja jesteśmy przyjaciółkami na śmierć i życie. Rozumiem. Myśl zanim coś powiesz, głupku. My też jesteśmy takimi przyjaciółkami, prawda, Makarono? Makarona ma wątpliwości. Tak, tak, proszę dostarczcie ciasto jabłkowe, Yosafire. Nie ma sprawy. Biedna Froze. To co, idziemy? Chyba tak. Zamek był na górze, nie? Dostawa! Nie mam z tym interakcji. Pszczółkom nie ufam. Ja nie mam czasu ekspić, przepraszam bardzo. Tutaj jest świeża dostawa ciasta. My je mamy w ich pipunku. To na ciasta jabłkowego, dobrze. Ja tam nie widzę problemu. Dobra, tu jest dużo lokacji do ekspienia i mam wrażenie, że to się na mnie odbije, że tego nie robię. Ale mam przy sobie tylko Yosafire i Froze. Więc no. A siemanko. Coś sobie tam mam mroczy i potrzebuję drzemki. Ok. No. Okej. Okay. Etiu i Kakalp. To jest Bóg i Diabeł. I tak, to jest biel i czerń napisane od tyłu i ja nie będę tego przekładać na polski. Bo biały i czarny nie brzmi tak dobrze jak Etiu i Kakao. Okej, okej. To jest świat czerni i bieli. Okej, to ja sobie podlewaj kwiatki. Czy tam pielęgnuj kwiatki, czy rób co chcesz. Dlaczego ja mogę tu skręcić i zwiedzać, halo? Tak, zrobię to. Tak. Tu nic nie ma. Teraz mi przykro. Czemu ta ścieżka jest taka długa? Czy na końcu czeka mnie nagroda? Nie, dłuższa ścieżka. Nawet kwiatków nie zbiorę, halo! Po co? Dobra, biało-czarny zamek. To gdzieś pomiędzy czernią a bielą. Well, yeah. Okej, okay. To opiekuj się kwiatkami, skoro to takie zabawne. Te kryształy. Tu jest fontanna. Taki trochę vibe z Mogeko, ale nie do końca. Chodzimy. O, mój Boru. Czy chcesz się przenieść na najwyższe piętro? A nie, pozwiedzajmy. Może potem? Okej, okay, gardło mu wyschło do lizania cukierków. Dobrze, że od tego! Och, tak, słyszałem! Może uczynić cię silnym, co? Święta broń.
Jak to się nazywało? Prościutco? Halo? Dzień dobry. Ja jestem znawcą, jakby coś. Okej. Czyli tak w skrócie. Tu mieszkają demony i anioły w jednym miejscu. Jak znam życie, idziemy na górę? Z nimi chyba nie ma sensu gadać. Dobra, to było, wiesz, takie... Jest zamknięte. Również. To były takie codzienne gadki, nie? Mogłem się teleportnąć i tyle. Okej. Dobra, mamy naszych władców. Niebo jest urocze. Twoja kolej, wiesz. O raju. Jesteś kiepski, Botello. To jest naprawdę nudne, kiedy cały czas wygrywam. Czy ty oszukujesz? O nie! To jest okrutny bóg. Nie usprawiedliwiaj tego, że siesz w tej grze. Co? Taka jest prawda. Okej. To niedobrze, by oszukiwać, bracie. Wait. To są bracia? Jakby... Rogi, aureolka. Just saying? Źle, to nie ja, to... Bracie, to niepokojące, kiedy zachowujesz się w ten sposób. Idioto, to jest tylko Otello. Czy to nie ty się denerwowałeś, jak ostatnio ograłam cię w karty? Wcale nie! Proszę! Cześć! Dzień dobry! Hej, Etiu! Hej, staruszku! Hej, Łodas! Jak leci? Łodas. Shadow. Cień. Aha! W porządku! U mnie dobrze. Staruszku, przepraszam! Nie przychodzicie często. Czy potrzebujecie czegoś? Przyniosłeś mi ciasto jabłkowe! Ze 100 jabłek! Ciasto jabłkowe? Dajalo zrobiła go za dużo. Och, naprawdę! Dzięki! Czy to nie wspaniały kakap? Uwielbiasz słodycze, czyż nie? Nie bardzo? O, naprawdę? Tak! Szczególnie patrząc na to, jak zareagował, jak wcześniej zjadłam mu pudding. Nie mówmy o tym. Ono jest urocze. Ta osoba to Etiu. Bóg, który stworzył nasz świat. I okej. Oni tu mówią o Etiu jako... bezosobowa forma? Ale z tego, co wiem, to jest błąd w tłumaczeniu i jakieś 2 lata temu oficjalnie potwierdzono, że to jest kobitka, okej? Ja z tym polecę. To jest Bóg, który stworzył nasz świat. Jest naprawdę miła i urocza. A to pan Kakaop jest diabłem, chyba. Zwykle denerwuję się, kiedy go nazywam staruszkiem. Dziwisz się? A na końcu pan Łodas. To jest młodszy brat pana Kakalba. Jest naczelnym aniołem i zwykle wydaje się oderwany od rzeczywistości. Dobrze więc, ja lecę dalej. Dziękuję! Okej, zabrał ciasto, świetnie.
Powinniście zjeść z nami, skoro już tu jesteście. Nie, my już zjedliśmy za dużo. O, szkoda. Tak, więc wracamy, żeby zrzucić trochę kilogramów. To jest rozsądne. Nie tak jak kakao, który siedzi tutaj cały dzień. Jesteś ostatnią osobą, od której chciałem to usłyszeć. Nie mi tutaj. Nie mraj mi. Jakby to przetłumaczyło. Dobra. Raju, jesteście w tak dobrych stosunkach. Prawie jak ja i Froze. Ha? Nie? A sprawiasz, że się rumienię? Hej! No dobrze. Dziękuję. Dobra. To było urocze. Podoba mi się stosunek między wszystkimi. Okej, to jest smaczne. Raju, jesteś taki trudny. Przecież wiem, że uwielbiasz słodycze. Nie wiem, o czym mówisz. Myślałam, że kochasz czekoladę. Ani trochę? Och, ale widziałam, jak podjadasz czekoladowe batoniki, kiedy wszyscy śpią. Jak ty? Ty, kakao, jestem bogiem, wiesz? Wiem takie rzeczy. Zupełnie jakbyś sama w ostatnim czasie strasznie się nie leniła. Tak, to jest pokój. Pokój to coś, czego trzeba się obawiać. Naprawdę cię rozleniwia. Coś w tym jest. Co to za spojrzenie? O czym myślisz? Mam to gdzieś. O co chodzi? Mam gdzieś to, czy ktoś nas zaatakuje. Oho! Czy ty, król demonów, mówisz o czymś konkretnym? W żadnym razie. Ale istnieje więcej niż tylko nasz świat, wiesz? Są inne światy. Proszę, w porządku. Moje kamienie to doskonała ochrona. Aha, 10 zdań wypowiedzianych tuż przed tragedią. Ale jeżeli zostaną zniszczone, kto to może wiedzieć? Ehem. I niektóre z nich mają już swoje lata. Ehem. Tak, tak się boisz? Nie możesz spać bez światła nocnego? A może beze mnie? Okej. Taki lover talk. Idiotka. Daj spokój, nieważne co się stanie, ochronię cię. Wątpię w to. Czemu? Czy to dlatego, że... Wystarczy. Wiesz. Męska duma? To ci coś mówi? Jakby... Ale... Ach. Nie mówi się facetowi takich rzeczy. Froze, o co chodzi? Tak sobie tylko myślę. O głupotach? O głupotach. Niebo wydaje się takie miłe. Masz rację. Wracamy do Diallo? Pewnie. I możemy pomówić o głupotach. Otóż to.